Cześć, witajcie w trzecim odcinku naszej serii Zapytajmy Mariusza. Ja niezmiennie mam na imię Piotrek, tak jak niezmienne są zasady naszej serii. Czyli ja zadaję pytanie Mariuszowi dotyczące historii wojskowości, a on musi na nie odpowiedzieć w jak najciekawszy sposób. Jak być może słyszycie, nie jestem dzisiaj w najlepszej kondycji, dopadła mi jakaś choroba, dlatego postaram się jak najszybciej streścić ten wstęp. Ale nie mogę przemilczeć faktu, pod jak wielkim jesteśmy wrażeniem Waszych reakcji po naszym poprzednim odcinku. Naprawdę bardzo Wam dziękujemy za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, bo to oczywiście motywuje nas do dalszej pracy. Dzisiejszy odcinek myślę, że będzie równie ciekawy jak ten poprzedni. Zainspirowała mnie do niego wystawa w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej o nazwie Skrzydła Niepodległej. Naprawdę polecam. I właśnie po tej wystawie stwierdziłem, że zadam Mariuszowi takie pytanie. Jaka jego zdaniem była najefektywniejsza polska formacja lotnicza w okresie II wojny światowej? No to lecimy. No dobrze, Piotrze. Na Twoje pytanie dotyczące najlepszej polskiej jednostki powietrznej w trakcie II wojny światowej ja mogę mieć tylko jedną odpowiedź. Polski zespół myśliwski w Afryce w 1943 roku. Dlaczego właśnie on? Spróbuję Wam to w tym filmiku uzasadnić i zobaczymy, co Wy potem o tym będziecie myśleć, bo na pewno dacie mi o tym znać w komentarzach, czy zgadzacie się z moją tezą, czy też nie. No to zaczynamy. W grudniu 1939 roku na terenie Wielkiej Brytanii pojawiają się pierwsi polscy lotnicy, by już w sierpniu 1940 roku ruszyć do walki w ramach polskich dywizjonów przeciwko Niemcom i co tu dużo kryć, do tej walki ruszyli niezwykle efektywnie. W kolejnych miesiącach po zakończeniu bitwy o Anglię natężenie walk powietrznych nad Wielką Brytanią zdecydowanie zmalało i liczba celów, z jakimi polscy myśliwcy mogli się zmierzyć, była coraz mniejsza. Dlatego pojawił się koncept, by w jakiś sposób tych myśliwców zagospodarować. W lutym 1942 roku przy brytyjskim dowództwie lotnictwa myśliwskiego zaczął funkcjonować polski oficer łącznikowy. To był taki sygnał, że lotnictwo polskie zamierza stworzyć analogiczne dowództwo, które w przyszłości być może będzie takim krokiem do usamodzielnienia się polskiego lotnictwa. Jawiło się jedno pytanie, bo wiadomo było po obserwacji działań brytyjskiego RAF-u w trakcie bitwy o Wielką Brytanię, że spokojnie by RAF radzi sobie w bezpośredniej bliskości własnych baz oraz zaplecza produkcyjnego i remontowego. W takim wypadku jak radziłby się sobie w sytuacji oddalającej się linii frontu, gdy należałoby zmieniać lotniska, no i nade wszystko jak wyglądałaby współpraca z wojskami naziemnymi. Na tego typu pytania przyszłe polskie samodzielne lotnictwo musiało znaleźć odpowiedzi, a w Wielkiej Brytanii, w realiach toczonej tam wojny w powietrzu, znaleźć się ich nie dało. Jedyne miejsce, gdzie alianci walczyli na lądzie w tym momencie z Niemcami, była Afryka Północna. Stąd w środowisku polskich myśliwców pojawiła się koncepcja wysłania polskich pilotów do Afryki w celu zdobycia jakże niezbędnych doświadczeń. W sukurs przyszli sami Brytyjczycy, którzy już w październiku 1942 roku zaproponowali, by Polacy wysłali polskich pilotów właśnie do Afryki Północnej. Polskie dowództwo skwapliwie tą propozycję przyjmuje, a w styczniu 1943 roku, gdy Brytyjczycy wyrażają zgodę na rozpoczęcie formowania tej jednostki, proces rekrutacji rusza. Na rekrutację pilotów Polacy dostali całe 4 dni. Błyskawicznie zebrano specjalną komisję, która miała zatwierdzić kandydatów. Mieli to być ochotnicy, którzy spełnić mieli niezwykle rygorystyczne warunki. Po pierwsze, rok doświadczenia operacyjnego w lataniu w polskim dywizjonie. Po drugie, minimum 30 lotów bojowych. I po trzecie, co ostatecznie okazało się zdecydowanie najtrudniejsze, zgoda własnego dowódcy dywizjonu na to, by ochotniczo włączyć się do nowej polskiej jednostki. Spośród ponad 60 kandydatów ostatecznie wybrano 16, przy czym starano się wybrać oczywiście doświadczonych myśliwców, ale równocześnie nie wydrenować z najlepszych pilotów pozostałych polskich dywizjonów lotniczych w Wielkiej Brytanii. Spośród pilotów, którzy zakwalifikowali się do nowej
nowej polskiej jednostki, która w angielskich papierach otrzymała nazwę Polish Fighting Team. Tak nomen omen używane były cztery równolegle nazwy tej jednostki. Znaleźli się bohaterowie wielu powietrznych kampanii, bo tutaj możemy, mówiąc o nich, możemy sobie wydzielić chociażby wrzesień 39 jako jedną, Francję 40 jako drugą, bitwę o Anglię oraz ofensywę lotniczą RAF-u w 1941 roku. Bezkonkurencyjny był tutaj Wacław Król, który był uczestnikiem wszystkich czterech. Większość pilotów polskiego zespołu, oprócz dwóch, miała na swoim koncie już zestrzelone niemieckie samoloty. Zdecydowanie bezkonkurencyjny w tym zakresie był Stanisław Skalski, który na swoim koncie w momencie rozpoczęcia służby w polskim zespole miał 13,5 pełnego zestrzelenia. Koncepcja była następująca. Polacy mieli stworzyć dodatkową eskadrę, która miała być włączona w skład jednego z brytyjskich dywizjonów. Do Afryki Polacy wyruszyli 23 lutego na pokładzie statku i po wielu perypetiach dostają się 13 marca na swoje pierwsze lotnisko Bułgrara. No i moi drodzy, warunki, z jakimi się spotkali polscy piloci, były iście afrykańskie. Na sam początek cały polski zespół do własnej dyspozycji dostał 2-4-osobowe namioty. Całych 16 chłopak gnieść się musiało w tej niewielkiej przestrzeni. Co ciekawe, przez pierwsze 2 tygodnie nie otrzymali łóżek, w związku z tym spali bezpośrednio na piasku. No ale no, to nie był hotel 5-gwiazdkowy, a pustynne lotnisko. Na samoloty też trzeba było poczekać. Właściwie komplet 10 maszyn dotarł do polskich pilotów dopiero 16 marca. Pierwsze samoloty, na których latali Polacy, to były brytyjskie myśliwce Super Marine Spitfire MK5. Jednakże później Polacy otrzymali samoloty nowszej wersji Spitfire MK9, które zdecydowanie przeważały nad wszystkim, co oś mogła wystawić w powietrzu w Afryce, i to potem przełożyło się na zadania, które Polacy musieli wykonywać. Ale jeszcze o samych warunkach w Afryce. Co było największą niedogodnością polskich pilotów? Jak wszyscy podkreślają we własnych wspomnieniach, był to po prostu piaskowy pył. Moi drodzy, był wszędzie. Piloci nim oddychali, piloci jedli go razem z posiłkami, wkradał się pod ubrania, pod powieki. Kiedy wracali po lotach po południu wieczorem do namiotów, okazywało się, że ich walizki są przysypane już piaskiem, który przedostał się pod poły namiotu. A prawdziwym dramatem były burze pustynne. Wtedy nie dało się czym oddychać, skóra pokryta potem, wymieszana z pyłem, zamieniała się w błotnistą papkę, a morale sięgało wtedy dna. To niestety Afryka. Narzekano również na dość monotonne jedzenie. Podstawą diety polskich lotników były suchary oraz konserwy wołowe. Rzadko było to przeplatane jajecznicą wykonywaną ze sproszkowanych jajek, a chleb był prawdziwym rarytasem. Polacy z rozrzewnieniem wspominali moment, kiedy w pewnym momencie udało im się, przemieszczając się z lotniska na lotnisko, zajrzeć do opuszczonego przez Niemców szpitala. Tam odnaleziono cały zapas konserw drobiowych, które dramatycznie odmieniły dietę, a co najważniejsze, były wykonane w Polsce. No i smakowały no, zupełnie inaczej. Jedzono je aż do momentu, dopóki się nie przejadły, i wtedy z przyjemnością znowu wrócono do brytyjskich konserw wołowych. Polacy zostali włączeni jako eskadra C do brytyjskiego 145 dywizjonu. Ten dywizjon na bokach kadłubów samolotów miał naniesione oznaczenie kodowe ZX. Polska eskadra, w odróżnieniu od dwóch brytyjskich, zamiast liter stanowiących trzeci element tego kodu, dodawane mieli cyfry. Ten dywizjon był miejscem, do którego Polacy pasowali wybitnie. Służyła w nim istna mieszanka nacji z całego Imperium Brytyjskiego i nie tylko. Bo dowódcą w momencie, kiedy Polacy służyli w Afryce, był Amerykanin. Jedną z eskadr dowodził Nowozelandczyk. A poza tym w skład kadry lotniczej, oprócz Brytyjczyków, wchodzili Australijczycy i Rodezyjczycy. Więc sami widzicie, że Polacy do tej faktycznie menażerii pasowali idealnie.
20 marca do Polaków dotarła obsługa naziemna, złożona była z Brytyjczyków, ale to już był moment, od którego Polacy mogli swobodnie ogłosić gotowość bojową i przystąpić do pierwszych lotów. Ale te pierwsze loty nastąpiły troszeczkę wcześniej. Polacy pierwsze loty zapoznawcze nad lotniskiem odbyli już 16 marca, no i musiało się zacząć oczywiście od pokazówki. Bo moi drodzy, procedura startu i lądowania na pustynnych lotniskach była taka, że samoloty startowały pojedynczo i lądowały również pojedynczo ze względu na, bo wydawałoby się, ograniczoną szerokość pasa. Stanisław Skalski po dotarciu na lotnisko przed pierwszym startem zmierzył sobie pas, zastanowił się chwilę, po czym zdecydował, że to świetny moment, by jednak cała szóstka samolotów, która była przygotowana do startu, wystartowały równocześnie. Możecie sobie wyobrazić, jakie zamieszanie wzbudziło to w namiocie operacyjnym. Oskarżono Skalskiego o to, że jest szaleńcem, ale on stwierdził, że nie i zażądał wydania pozwolenia na start. Polacy w szóstkę równocześnie wznieśli się w powietrze, pokazując Brytyjczykom, że no, nie są przypadkowymi ludźmi w przypadkowym miejscu. Ale na zaufanie Brytyjczyków tak czy siak trzeba było sobie zasłużyć. Ale zanim przejdziemy do omawiania działań bojowych polskich pilotów, pozwólcie, że wrócę raz jeszcze do kwestii zaopatrzenia, bo zapomniałem o jednej dość ciekawej rzeczy. Bo mianowicie piloci 244 skrzydła, w skład którego wchodził 145 dywizjon, w którym służyli Polacy, naprawdę znaleźli ciekawe rozwiązanie, w jaki sposób można zapobiec brakom żywności i różnych towarów, albo przynajmniej sobie to menu urozmaicić. A mianowicie na jednym ze zdobytych włoskich lotnisk udało się pozyskać porzucony przez Włochów samolot bombowy Savoia Marchetti. Ten samolot siłami mechaników tego skrzydła przywrócono do stanu lotnego, wymontowano z niego uzbrojenie bombowe, przerabiając go na transportowiec. I ten samolot, który stał się właściwie oczkiem w głowie całego skrzydła, wyprawiał się często nawet do samego Kairu, by przywozić dla pilotów różnego rodzaju towary pierwszej potrzeby, no takie jak na przykład whisky. No i moi drodzy, wracamy do Polaków. 23 marca Polacy dostają w swoje łapy Spitfire'y MK9 i te samoloty zmieniają zupełnie ich zadania, jakie do tej pory pełnili, bo pierwotnie używani byli jako bliska osłona wypraw bombowców czy samolotów myśliwsko-bombowych, a fakt pozyskania tej nowej wersji Spitfire'a spowodował, że zdecydowano się ustawiać Polaków na najwyższym piętrze osłony, tak, że mieli zapewniać wsparcie nie tylko bombowcom i samolotom myśliwsko-bombowym, ale również i asekurować bezpośrednią osłonę. I przez większość swoich działań w Afryce Polacy właśnie to najwyższe piętro osłony realizowali w większości swoich zadań. Pierwsze loty były bez sukcesów bojowych, ale co gorsza, moi drodzy, na tym pięknym polskim obrazku zaczęła pojawiać się wyraźna rysa. Pomiędzy pilotami, a formalnym dowódcą całego zespołu, pułkownikiem Rolskim, zaczęła pojawiać się wyraźna niechęć. Być może same cechy charakteru pułkownika trochę odstręczały pilotów od niego, bo miał problemy z przyznawaniem się do błędów, był mocno bezkrytyczny względem siebie, ale również zaczął popełniać błędy w powietrzu i to dla pilotów było nieakceptowalne. Najpierw w trakcie jednego z wylotów zgubił formację, którą Polacy mieli eskortować. Później, kiedy Polacy zostali poderwani do przechwycenia niemieckich samolotów, które zgłaszał im naziemny punkt obserwacji, nie był w stanie przeciwnika odnaleźć. Czara przelała się 26 marca, kiedy Polacy ponownie lecieli jako osłona kolegów ze 145 dywizjonu. Rolski natrafił razem z całą formacją na silny ogień przeciwlotniczy i podjął decyzję o tym, by wyminąć tą strefę, gdzie artyleria przeciwlotnicza raziła ogniem samoloty. W trakcie wykonywania tego manewru zgubił samoloty, które miał eskortować. Brytyjczycy tego nie zauważyli, równocześnie też nie zostali o tym poinformowani i wdali się w walkę z niemieckimi myśliwcami. To zakończyło się dla nich źle.
Zginął jeden z pilotów, dwóch innych wróciło na mocno postrzelanych maszynach. Kiedy wylądowali, mieli uzasadnione pretensje do Polaków, że to przecież oni powinni stanowić tą osłonę i nie było ich w momencie, kiedy oni ich potrzebowali. Ta sytuacja ostatecznie wykopała dół między Rolskim a pilotami i doprowadziła do odsunięcia pułkownika od lotów bojowych. Ta niechęć była na tyle duża, że kiedy dzieje polskiego zespołu myśliwskiego w Afryce się kończyły i piloci przygotowywali specjalną odznakę pamiątkową dla żołnierzy, którzy albo służyli dla tego dywizjonu, albo swoją pracą na ziemi dla tego dywizjonu dużo zrobili, to Rolski takiej odznaki jako jedyny Polak nie otrzymał. Po odsunięciu pułkownika Rolskiego od lotów dowództwo w powietrzu przejmuje Stanisław Skalski. I na sukcesy Polaków nie trzeba było długo czekać. 28 marca Polacy wznoszą się w powietrze, by eskortować brytyjską wyprawę mającą na celu rozpoznać dwa nieprzyjacielskie lotniska w pobliżu miejscowości Sfax. Misja wykonywana jest, wydawałoby się, w warunkach normalnych, ale w pewnym momencie piloci polscy zauważają dużo poniżej formację siedmiu niemieckich bombowców Junkers U-88 lecących nisko nad morzem. Skalski wspólnie z Horbaczewskim decydują się na wykonanie ataku. Pozostała czwórka Polaków wisi dalej wysoko, osłaniając swoich brytyjskich kolegów. W błyskawicznym ataku zarówno Skalski, jak i Horbaczewski zestrzeliwują po jednym niemieckim bombowcu. Pierwsza krew została przelana, a to był tylko początek sukcesów. Polacy pod niebem Afryki zaczęli poczynać sobie coraz śmielej. 4 kwietnia zostają wysłani na kolejne przechwycenie. Ich przeciwnikiem okazuje się być formacja siedmiu niemieckich Junkersów U-88 w osłonie około 20 myśliwców Bf-109. Jak pisał Wacław Król o dowodzącym całą formacją polską Stanisławie Skalskim, Stasiu nie namyślał się zbytnio nad sytuacją i dał rozkaz do ataku. Komentując lekko, no przewaga była oczywiście po naszej stronie. W wyniku błyskawicznego ataku, kiedy Polacy próbują przebić się do bombowców, no niestety niemieckie myśliwce zasłaniają im drogę, ale wywiązuje się walka między nimi. Jej efekt, dwa niemieckie samoloty lądują w piach, Polacy bez strat wracają do siebie, aczkolwiek blisko śmierci jest Arzt, którego samolot zostaje trafiony pociskiem z działka w skrzydło, mocno samolot uszkadzając, ledwie dociąga Arc się na uszkodzonym płatowcu do własnego lotniska. 6 kwietnia o włos od śmierci jest Horbaczewski i Wyszkowski, którzy jeden najpierw na mocno postrzelanym myśliwcu przez Niemców, no właściwie formalnie jest on zaliczony jako zestrzelony, z niedziałającym silnikiem, lotem ślizgowym dociera do własnego lotniska. Drugi cudem właściwie ucieka z łap dwóch niemieckich Messerschmittów, które próbują go dopaść i w decydującym momencie przerywają jednak walkę, która toczy się na najniższej wysokości bezpośrednio nad taflami fal. Po tych wydarzeniach Polacy zmieniają lotnisko. Nowa lokalizacja to lotnisko La Fouconnerie. Sytuacja wojsk niemieckich w Afryce staje się coraz trudniejsza. Afrika Korps i oddziały włoskie walczące w Tunezji mają coraz większe problemy z zaopatrzeniem. By temu zapobiec, jest zorganizowany prawdziwy most powietrzny pomiędzy Sycylią a Tunezją. Dziesiątki niemieckich i włoskich samolotów transportowych próbuje dostarczyć walczącym oddziałom paliwo, amunicję i inne niezbędne zaopatrzenie. Alianci oczywiście zdają sobie sprawę z działań niemieckich i dlatego przygotowana jest wielowarstwowa, skomplikowana operacja, która ma doprowadzić do przerwania tego mostu powietrznego. Te działania są realizowane pod określeniem operacji Flax. Jeden z jej najciekawszych momentów ma miejsce 18 kwietnia 1944 roku i jest określany mianem masakry w Niedzielę Palmową. Co się wtedy dzieje? Na wymiatanie wylatuje amerykańska 57. Grupa Myśliwska, której osłonę stanowi brytyjski 92. Dywizjon na Spitfire'ach. W trakcie swojej misji natrafiają na dużą formację liczącą 65 transportowych niemieckich Junkersów U-52 osłanianych przez 15 Messerschmittów Bf-109 i 5 Messerschmittów Bf-110. Wywiązuje się bitwa powietrzna. W jej trakcie faktycznie Niemcy ponoszą duże straty. 25 transportowców ląduje w falach. Oprócz tego zestrzelonych zostaje również 9 myśliwców. Ale i alianci ponoszą straty.
Zestrzelonych zostaje 6 samolotów amerykańskich i jeden brytyjski. I smaczek całej tej sytuacji. Amerykanie zgłaszają zestrzelenie jedynie 146 niemieckich samolotów. Prawda, że nieźle? Tego samego dnia, 18 kwietnia, Polacy ponoszą swoją pierwszą stratę. W powietrze wzbija się w pierwszym porannym locie 6 polskich pilotów. Jednym z nich jest porucznik Wyszkowski. Ich zadanie to osłona 417 Dywizjonu. Oczywiście osłona wysoka. Kiedy wracają do bazy, Wyszkowski zostaje poza formacją. Jak potem sam w swoich wspomnieniach opisuje, zauważył na dole dwa niemieckie myśliwce i nie informując kolegów, postanawia sam na nie zapolować. To polowanie kończy się nieszczęśliwie. Z myśliwego staje się ofiarą. Okazuje się, że oprócz dwóch sunących troszeczkę niżej myśliwców, pojawiają się dwa kolejne. W efekcie walki, która się wywiązała, Wyszkowski ledwie, no właściwie łutem szczęścia, bo zostaje w samolocie ranny, traci w tym samolocie przytomność. Mimo wszystko wprowadzony samolot w lot ślizgowy, ten lot utrzymuje i bezpiecznie ląduje na piasku. Sam Wyszkowski dostaje się do niewoli. Jego koledzy właściwie nawet nie zauważają jego zniknięcia, bo jak mówię, realizował ten manewr samowolnie i właściwie zostaje uznany za zaginionego. Druga połowa kwietnia to okres największych sukcesów polskiego zespołu myśliwskiego. 20 kwietnia 6 polskich samolotów wzbija się w powietrze, by zapewnić osłonę wysoką dla 40 Spitfire'ów z własnego 244 skrzydła. W trakcie misji na Brytyjczyków spada atak niemieckich Messerschmittów. Polacy, widząc formację niemiecką, która rzuca się na Brytyjczyków, spełniają swoje zadanie. Rozbijają niemiecki atak w szybkim podejściu, zestrzeliwując 6 niemieckich maszyn. Każdy z pilotów zaangażowanych w walkę zestrzelił po jednej niemieckiej maszynie, przynajmniej takie było zgłoszenie. Do tego Brytyjczycy dołożyli 3 swoje. Jak potem się okazało, no niestety sukces nie był tak wyraźny. Tak naprawdę Polacy zwarli się nie z Niemcami, a z dwoma grupami włoskimi, które leciały na samolotach Maczi MC-202 i 205 i ostatecznie Włosi stracili w tej walce 3 samoloty. No ale jak już pokazywałem Wam na przykładzie amerykańskim, ta ilość zgłoszonych zestrzeleń no nie zawsze była faktyczna i zgodna z prawdą. 22 kwietnia Polacy odnieśli kolejny swój wielki sukces. Jednak zaczęło się od fatalnej, wydawałoby się, pomyłki. Mieli Polacy początkowo eskortować jako wysoka osłona 44 amerykańskie Warhawki. Bezpośrednią osłonę ich stanowiło 12 Spitfire'ów z Dywizjonu Południowoafrykańskiego. Ale Polacy się pomylili i ostatecznie pod swoje skrzydła wzięli ponad 30 Kitty Hawków z 7 skrzydła również Południowoafrykańskiego. No i jak potem pokazały wypadki, była to pomyłka dość szczęśliwa, bo pierwsza formacja wróciła do bazy nie napotkawszy przeciwnika, a druga spotkała prawdziwy rarytas na afrykańskim niebie. Natrafiono na formację 26-silnikowych transportowców Messerschmitt M323 Giga w osłonie myśliwskiej. Południowoafrykańczycy rzucili się na transportowce. Polacy związali walką myśliwce. Efekt? Posłanie w odmęta oceanu 6 niemieckich myśliwców przez Polaków, w tym 2 zestrzelenia zaliczył Horbaczewski. Południowi Afrykańczycy mogli pochwalić się zestrzeleniem 6 transportowców i 2 myśliwców nieprzyjaciela. Wydarzenia, które Wam opisywałem, były apogeum polskich sukcesów na afrykańskim niebie. Cała kampania afrykańska zbliżała się do końca. Niemcy i ich włoscy sojusznicy byli wypychani z Tunezji i właściwie do końca maja spotkanie niemieckich czy włoskich samolotów na niebie było już naprawdę wielką, wielką rzadkością. Ostatni wspólny lot bojowy Polacy wykonali 20 maja 1943 roku. W sumie przez niespełna 2 miesiące pobytu w Afryce Polacy wykonali 545 lotów bojowych w ponad 618 godzin. W trakcie tych lotów zgłosili 25 pewnych zestrzeleń przy stracie jednego własnego samolotu. Żaden dywizjon, żadna eskadra z 244 skrzydła nie mogła się pochwalić
takimi sukcesami. Polacy byli najlepszą eskadrą całego skrzydła w tym okresie działań w Afryce, a ich sukcesy spowodowały, że byli oceniani jako naprawdę świetni piloci. Polacy przez te niespełna 2 miesiące latali niezwykle intensywnie. Rekord 28 wylotów upadł 6 kwietnia. W przeciągu tego okresu najskuteczniejszym pilotem polskiego zespołu myśliwskiego był Chorbaczewski, który zdobył 5 zestrzeleń. Sumarycznie Polacy, stanowiąc 1/10 personelu 244 skrzydła, zgłosili w tym okresie 25% ogólnej liczby zniszczonych niemieckich samolotów. O tym, jak istotni byli dla całego zespołu, chyba najpiękniej napisał południowoafrykański pilot o nazwisku Richards. Zwykłe słowa nie wystarczą, by wyrazić nasz podziw dla waszego niezrównanego kunsztu powietrznego i nasze uznanie dla waszego koleżeństwa na ziemi. Jesteśmy bardzo zmartwieni tym, że was tracimy, zarówno każdego z osobna, jak i cały zespół. Ktoś powiedział, jesteście fajnymi facetami. Nic dodać, nic ująć. Na taką stratę całego polskiego zespołu nie chciało sobie pozwolić również brytyjskie dowództwo. Dlatego bardzo starali się utrzymać Polaków dalej w Afryce. Chcieli przekazać im stanowiska dowódcze w brytyjskich dywizjonach, tak by swoim doświadczeniem mogli dzielić się z brytyjskimi kolegami, zwłaszcza że ich stosunkowo niewielu miało okazję latać na brytyjskich Spitfire'ach MK9. Dowództwo polskie pozostawiło polskim pilotom wolny wybór. Ochotnicy mogli pozostać nad Morzem Śródziemnym, ale zdecydowana większość polskich pilotów zdecydowała się wrócić do Anglii. Nad Morzem Śródziemnym został Chorbaczewski, został Skalski oraz został Drecki. Ten trzeci niestety wkrótce zginął w katastrofie lotniczej. I tak wyglądała historia polskiego zespołu myśliwskiego, który często określany również był mianem cyrku Skalskiego, uwzględniając to, jakimi niesamowitymi zdolnościami wykazywali się jego piloci. Ta historia osobiście niezwykle mi się podoba, bo przypomina po prostu bajkę. Ma szczęśliwe zakończenie, mamy duże sukcesy, nikt z bohaterów nie ginie w odmętach wojennych, a to jedno jedyne zestrzelenie i tak ostatecznie kończy się szczęśliwie, bo pilot dostaje się do niewoli i przeżywa wojnę. Czego chcieć po prostu więcej? Jeżeli jesteście tego samego zdania, no to powiedzcie mi o tym w komentarzach. Jeżeli inna jednostka lotnicza według was zasługuje na to miano tej najlepszej, to również czekam na wasze opinie. Jeżeli macie natomiast jakiś temat, który chcielibyście, abyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach, to również czekam na wasze opinie w komentarzach i na pewno się nad nimi pochylimy. A jeżeli materiał wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, nie zapomnijcie o tym, by zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. W tym momencie też dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nas na naszym profilu na Patronite, bo dzięki wam możemy te materiały realizować i dalej pracować z pasją dla was. No cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!